Cześć, witam Was w odcinku pod tytułem Paruzja, koniec świata, apokalipsa, Aroraty 2020. Skąd w ogóle taki odcinek? Ostatnio można znaleźć bardzo dużo treści, które mówią o tym, że koniec świata jest blisko. Pewne znaki możemy odczytywać w ten sposób, że dzieją się już pewne rzeczy z apokalipsy. Pod jednym z moich ostatnich filmów, kiedy polecałem różnych księży, które warto słuchać według mnie w internecie, padało bardzo często pytanie o ojca Pelanowskiego. I to pytanie skłoniło mnie do tego, żeby odsłuchać jakieś jego konferencje. I przeczytałem też dwie książki Ojca Pranowskiego w ostatnich dniach. Jakie wnioski dla mnie z tego płyną? Chciałem z tego miejsca też podziękować mojej żonie za to, że ostatni weekend mogłem sobie wyjechać. Mniej więcej raz na kwartał robię sobie taki weekend, w którym żona zostaje z dziećmi, a ja jadę odespać, oczyścić głowę, przemyśleć, przemodlić parę spraw. Ten weekend właśnie miałem ostatnio, bardzo mi pomógł, i głównie zastanawiałem się właśnie nad tym. Z jednej strony paruzja, koniec czasów, z drugiej strony y, moje życie codzienne, wasze życie codzienne, życie przeciętnego, przysłowiowego, potocznie mówiąc, Kowalskiego, czyli nasze życie. I teraz y, doszedłem do takich wniosków. To są moje subiektywne wnioski. Ja osobiście, na przykład, jeżeli chodzi o ojca Pelanowskiego, pomimo tego, że zgadzam się jakby z większością rzeczy, które on twierdzi, to mimo tego, że to jest jakby racja, nie do końca odczuwam, żeby to była prawda, jakby prawda na moje życie, prawda na nasze czasy. Dlaczego tak uważam? Uważam, że każdy katolik powinien żyć w ten sposób, jakby gdyby paruzja powiedzmy miała nastąpić za pół godziny. Jednocześnie musisz też żyć chyba na tyle rozsądnie, mądrze, żeby zakładać taką ewentualność, że nie nastąpi i na przykład pożyje jeszcze 50 lat. W ogóle nasze życie ziemskie możemy skończyć na dwa sposoby: albo przez paruzję, albo przez śmierć. Paruzja może być za pół godziny albo za 10 lat, śmierć może również być, nie daj Boże, nieoczekiwana, rychło, albo ze starości, zależy kto ma ile lat, za lat 10-50. W każdym razie, chyba katolik powinien być przygotowany na obie te ewentualności, czyli z jednej strony żyć tak, że gdyby przyszła paruzja szybko, no to powiedzmy być w łasce uświęcającej, mieć załatwione swoje ziemskie sprawy, zwłaszcza pewnie w relacjach, sprawy niewybaczone, no nie będę o tym teraz mówił, bo to są bardziej zagadnienia dla duchownych, jak żyć, żeby w przypadku niespodziewanej śmierci albo paruzji, no niczego nie żałować, że się nie zdążyło załatwić. Z drugiej strony takie życie no, mogłoby troszkę ograniczyć nasz horyzont, a rozumowo jest zakładać, chyba słusznie, że nasze życie może jeszcze długo potrwać. Więc może powinniśmy według mnie, tak żyć, jakby trzeba było jednak dobrze wychowywać dzieci, prostować wszystkie swoje sprawy, rozwijać się i w wielkim uproszczeniu po prostu zakładać pewien horyzont czasowy. My nie wiemy, co nastąpi jutro, natomiast należy chyba zakładać jednak taką perspektywę, że przeżyję swoje życie do starości. Życie jest umieszczone w czasie, więc to też nie jest stan w każdej chwili, że tu i teraz wszystkie swoje sprawy zdążę załatwić. W pewnym czasie muszę przejść pewną drogę. Mam nadzieję, że na razie jeszcze nie zdążyłem zamieszać. Zatem. Jeżeli z jednej strony jest bardzo dużo treści, które mówią, że koniec świata jest blisko, to chyba byłoby bardzo rozsądnym nie nakładać na to żadnego fatalizmu. Czyli okej, okay, jeżeli koniec świata jest rzeczywiście, może blisko. Oczywiście dla ludzi niewierzących spoza kościoła, ja teraz brzmię jak kompletny oszołom, to może tytułem wyjaśnienia. Chodzi o to, że Jezus ma przyjść na Ziemię, tylko my nie wiemy kiedy. I to może nastąpić za naszego życia równie dobrze za 3000 lat. No, różne znaki można odczytywać. My tak naprawdę nie wiemy, i chyba nie mamy wiedzieć, na tym polega cała ta, jakby no, potocznie mówiąc, grazwa na życiem ludzkim. Zatem temat paruzji, temat końca świata, temat apokalipsy ja w moim życiu i też na tym kanale zamykam takim jednym stwierdzeniem, że warto być na to przygotowany przez życie własne uświęcającej. I ten temat dla mnie na razie zostawiam. Chcę żyć w łasce uświęcającej, przez co jeżeli moje życie skończy się za pół godziny, daj Boże, zostanę zbawiony. Natomiast ta druga wersja wydarzeń, że moje życie potrwa jeszcze kilkadziesiąt lat, również wymaga mojej uważnej analizy, no generalnie uwagi. Jakoś tak w mojej głowie połączyły się te dwie sprawy, paruzja i roraty. Tutaj mamy właśnie to, że może wszystko się już kończy, to są czasy ostateczne, z drugiej strony są roraty. Zaczęliśmy adwent, oczekiwanie na coś nowego. Na, to, jest, to też już duchowny musi wytłumaczyć, czy to jest pamiątka narodzin Jezusa, czy w jakimś sensie przeżywamy na nowo narodzinę Jezusa. Ja nie jestem teologiem, e, natomiast e, oczekujemy na Boże narodzenie, czyli na coś pozytywnego, na coś e, radosnego, na coś, co otwiera na nowo e, różne rozdziały w naszym życiu. No i my od pierwszego dnia adwentu chodzimy na Rolaty, Króciusieńki filmik z tego. 6:30 budzę dzieci, więc mam jeszcze 4 minuty na zrobienie kakaa i dopicie swojego kofeinowego kakaa. My z synem jedziemy trochę wcześniej, bo idziemy do zakresu, służymy do mszy. Dziewczyny dojadą później. Synku, tata, Cię zmusza, żeby chodzić na rolaty. Biedny jesteś co? No jak nie? Mów prawdę, jak to jest? Nie lubię bardzo chodzić. Dzień jest mokry. Punkt dla mnie. Tak zindoktrynowałem dziecko, że myśli, że lubi chodzić na relaty, a tak naprawdę, wiadomo. Mówiłem mu to i nie, nie cierpi tego. naprawdę. Lubię chodzić. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by ja myśli moje były przy Tobie, by oczy, przy tobie, tobie. oczy moje były zwrócone, a serce moje od oddane to tylko Tobie. tobie. Amen. Panem Bogiem! Po czym wróciliśmy do domu i ta obecność na Roratach jakoś mi się tak interesująco łączy z tym tematem paruzji, że jeżeli tu mamy paruzję, czyli uważamy, że wszystko za pół godziny może się skończyć, a z tej strony mamy oczekiwanie. Oczekiwanie na to, że nasze życie może jeszcze będzie trwało wiele lat, wiele rzeczy jeszcze przed nami. Musimy wziąć jakoś za to odpowiedzialność, musimy proaktywnie przeżyć tą drogę, jaka jeszcze jest przed nami. I warto, warto planować, warto mieć nadzieję, warto pracować nad sobą, taka dygresja, szczerze mówiąc miałem czasami wrażenie, jak stykałem się z ludźmi, którzy mówią o, o właśnie o paruzji, o problemach i takich sprawach, że oni czasami może niesłusznie o to jakby posądzam, nie chcę nikogo posądzać, no jakby podejrzewam taką ewentualność, to brzmi tak jakby to była trochę wymówka, że z jednej strony muszę być miły dla żony, a z drugiej strony przecież jest paruzja i w ogóle Antychryst już jest na świecie. No więc y, ja bym raczej skupiał się na tym, że y, jeżeli jest paruzja i Antychryst jest już na świecie, to tym bardziej bądź miły dla żony jak najszybciej. I teraz, jeszcze może parę słów o moim kanale YouTube'owym. Pierwszy raz ostatnio miało miejsce takie zdarzenie, że nagrałem film. Wydawało mi się, tak czułem wewnętrznie, że mam zrobić ten film. To był film o ekumenizmie w kościele. Ale potem, jak czytałem komentarze pod tym filmem i analizowałem, po co był ten film, co dobrego wynika z takiego filmu, to stwierdziłem, że hm, może się pomyliłem i nie powinienem był robić tego filmu, a może powinienem był go zrobić po to właśnie, żeby się przekonać, że dla mnie jednak nie tędy jest droga. Człowiek powinien w życiu skupiać się na tym, na co ma wpływ. Jeżeli ty, mój kochany słuchaczu, na przykład uważasz, że dzieją się pewne rzeczy w strukturach kościoła, czy światowego, czy nawet może polskiego, które ci niepokoją. Jednocześnie dzisiaj rano burknąłeś coś do żony, albo do swojego męża, albo dziecku nie okazałeś w jakiś sposób cierpliwości, no to yy, radziłbym jednak skupiać się na tym, żeby swoje życie prostować, żeby swoje życie doprowadzać do coraz bardziej, powiedzmy, no, katolickiego, co między innymi uzdatni Ciebie może do modlitwy za Kościół, żeby te sprawy w Watykanie oraz powiedzmy w strukturach Kościoła w Polsce na świecie, yy, Pan Bóg rozwiązywał za nas. Człowiek powinien skupić się na tym, na co ma wpływ, i wziąć pełną odpowiedzialność za rzeczy, na które ma wpływ. Żeby nie było trochę tak, że przeżywanie i analizowanie tych wszystkich rzeczy, na które nie mamy wpływu, że tam, na przykład, ktoś z Watykanu, tu arcybiskup, tam kardynał, ktoś przyjechał, coś powiedział, no do końca, czym, jaki mamy na to wpływ inny niż powiedzmy modlitwa? Nie do końca, według mnie, no chyba, że roz, akurat słucha mnie teraz jakiś tam kardynał, ale jeżeli jesteś po prostu tak jak ja, kowalskim wiernym, to według mnie powinniśmy nasze życie skupić na tym, na co mamy wpływ. A słowo Kościół najlepiej by było chyba jednak, żeby w naszym głowie, w naszym sercu zaczął się nam kojarzyć z naszą parafią. To jest Kościół. Kościół polega na tym, że możesz wyjść z domu, przebyć jakąś odległość i wejść do Kościoła. Tam jest tabernakulum i tam jest Msza Święta, Spowiedź Kościół. To jest Kościół. Kościół to nie jest hierarchia, to też, ale chodzi mi o to, Czym w pierwszej kolejności w naszej percepcji powinien być Kościół? Według mnie to jest parafia, więc jeżeli chcesz naprawiać Kościół, to według mnie przez jakieś takie skomplikowane analizy tego, co dzieje się na przykład w Watykanie, czy gdzieś tutaj na szczytach hierarchii, nie do końca jest tym, co w pierwszej kolejności należałoby zrobić. W pierwszej kolejności może teraz oczywiście ludzie niewierzący, sceptyczni będą oburzeni w ogóle o te słowa, ale warto by się na przykład zastanowić, jak w Twojej parafii wygląda teraz w ogóle temat opłat za prąd. Bo ja do końca nie wiem, jaka jest sytuacja finansowa w parafiach. Wiem, że po prostu nie ma wiernych. W dużej mierze Kościół żyje z wiernych, z ofiar. I jeżeli teraz na przykład tych wiernych tam nie ma, bo wiadomo, co pandemia zrobiła z frekwencją w Kościele, to może to jest w pierwszej kolejności coś. Co mógłbyś na przykład zrobić dla kościoła, ale oczywiście to jest bardzo śliski temat, bardzo delikatny temat. Na 50 sposobów można przekręcić to, co powiedziałem teraz i powiedzieć, że kościół to jest kasa. Jest inny sposób, żeby pomóc kościołowi. Akcja, do której będę wracał, jak już mówiłem wielokrotnie akcja księdza Michała Hacińskiego, Zamów msze za kapłana. O mądrość, świętość i odwagę dla kapłanów. Jeżeli zamówisz taką mszę, z pewnością pomogłeś Kościołowi. Jeżeli zmian nie dostrzeżysz może za tydzień, to może dostrzeżesz je za rok, albo na pewno twoje dzieci mają szansę być w kościele, widzieć Kościół kwitnącym albo przynajmniej trwającym w sposób bardziej yy, namacalny niż na przykład na zachodzie Europy. Jeżeli będziesz się modlił za kapłanów, jeżeli będzie Twój proboszcz czuł, że ma w Tobie wsparcie i że doceniasz jego pracę, bo pasterstwo oprócz tego, że jest jakby taką misją nadprzyrodzoną, jest też pracą, ciężką pracą. Więc y, tak naprawdę Kościół rozummy może jako naszą parafię, tam, gdzie możemy zrobić najwięcej dobrego, tam starajmy się robić. Skupmy się na tym, na co mamy wpływ, czyli Twoje życie, Twój dzień od obudzenia do wieczora jest tym, na no co naprawdę masz wpływ. A czy teraz arcybiskup Vigano ma rację, czy nie ma racji, można jakby nad tym się pochylać, ale nie wiem, czy nadmiernie warto. I dostałem lekkiego słowotoku, wracamy do mojego kanału. Ja na moim kanale raczej na jakiś czas Patrząc na ten film o ekumenizmie, jeszcze w tym momencie nawet nie wiem czy go ukryję, czy go zostawię. Natomiast patrząc na ten film, wiem, że nie idę tą drogą. To nie jest moja droga, droga mojego kanału. Mój kanał będzie o tym, y, czym ja żyję w swoim życiu i co dla mnie jest ważne. Ja jestem jakoś ukształtowany w swoim życiu przez miłość do mojego kościoła, ale właśnie rozumianego w ten sposób, że tak jak dzisiaj na tym filmiku z Rorat, to jest mój kościół, moja wspólnota, y, mój proboszcz, który oczywiście może się zmienić, ale generalnie jest tabernakul, jest msza, jest spowiedź, jest pewna wspólnota lokalna. Była taka seria, jestem w kościele nie tylko w niedzielę, o tym też postaram się mówić. Z drugiej strony bardzo zawsze interesowała mnie socjotechnika, ale nie dla samej sprawy, żeby to jakby analizować zbyt dogłębnie, intelektualne wycieczki robić w różne strony, tylko konkretnie, że są pewne bardzo silne narzędzia socjotechniczne, które utrudniają tobie życie, tobie i mi. Głównie chyba w płaszczyźnie, jakby się zastanowić, gdzie jest największa socjotechnika, to według mnie ona jest głównie w płaszczyźnie roli mężczyzny i kobiety. Tu jest tyle zakłamań, że cokolwiek już w ogóle powiedzieć teraz na temat na przykład tego, co to znaczy być mężczyzną, o czym zamierzam sporo mówić na tym kanale, nie żebym miał ja jakimś wybitnie w męskim mężczyzną, natomiast poświęciłem w swoim życiu bardzo dużo uwagi temu zagadnieniu, to mnie interesuje i chcę mówić o męskości. Czy będę w ogóle mówił o tym, co to znaczy być kobietą, do tego jeszcze nie wiem, bo empirycznie jakby tego nie za bardzo doświadczyłem. Natomiast chodzi mi o to, że w tym właśnie ujęciu najbardziej interesuje mnie socjotechnika. W jaki sposób się trochę, w jakich celach, no ja mógłbym godzinami o ideologiach, o, o wpływach, jakie są tak naprawdę na świecie centra, które chcą e, kumulować kapitał i władzę przez to, że się będzie uzyskiwało, zmieniało percepcję ludzi. Ale nie chodzi o to, żeby to analizować i jakby strasznie, strasznie się w tym babrać. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jak to wpływa na Twoje i na moje życie na co dzień, żeby sobie ewentualnie troszkę pomóc, zrzucić niektóre z tych łańcuchów socjotechnicznych na nas nakładanych, żeby mieć większy wpływ na to, żeby swoje życie przeżywać tak. Żeby być jakby no, zadowolony, że swoją odpowiedzialność człowiek wypełnia możliwie dobrze. I trzecia rzecz, która mnie interesuje, oprócz miłości do kościoła i oprócz powiedzmy, właśnie tego, tej socjotechniki, jest, jest rozwój osobisty. No, to jest rzecz, która jest w Polsce, zwłaszcza te słowa są bardzo wyśmiewane. Ja nie wiem, z czego do końca to wynika rozwój osobisty źle się kojarzy. Albo że to jest coś żenującego, albo że to jest coś niekatolickiego, bo to buduje na człowieku. To, to są tylko słowa, tu wiele zamieszania może powstawać. Ja zawsze się tym interesowałem. Gdzieś yy, dużą część jakby tego, że coś w życiu powoli się zaczyna układać, oprócz tego, że jest ewidentnie po prostu łaską z nieba, również można przypisać do tego, że człowiek wstaje o określonej porze, ma pewien rytm dnia. W pewien określony sposób zabiera się do pewnych problemów, yy, taka sztuka życia, jakby. Ja się tym od zawsze interesowałem, dzięki Bogu, w ogóle nie wiem czemu, w ten sposób próbowałem zawsze rozwiązywać swoje problemy yy, egzystencjalne również. Jakoś ta mieszanka yy, miłości do kościoła, rozwoju osobistego i analiza tych wpływów, które są z każdej strony. Jest czymś, czym ja na co dzień żyję. Interesuje mnie również wychowanie dzieci, bo codziennie właśnie z tym się teraz mierzę. To są jeszcze dzieci w moim przypadku, niedługo będą młodzieżą. Dzisiaj to jest temat no, wybitnie, wybitnie jakby żywy, natomiast również łączy się według mnie z tymi poprzednimi, no bo młodzież, jeżeli chodzi o socjotechnikę to jest takim materiałem najbardziej plastycznym. Jeżeli chodzi o rozwój osobisty, również młodzież poszukuje jakby tego, w jaki sposób sobie w jakimś sensie pomagać swoimi własnymi działaniami. No a jeżeli w ogóle miałbym się zastanawiać nad tematem młodzieży, to koniec końców w, w tym kierunku jak zrobić, żeby młodzież trafiła do kościoła więc te rzeczy też jakoś się łączą. Ok, To był taki słowotoczek, z którego miałoby wynikać, że Adwent się zaczyna. Jeżeli Was interesują te treści, o których tutaj mówiłem, to chyba to są teraz treści, po które warto czasami zajrzeć na mój kanał. Nie będę już więcej mówił raczej o tym, co dzieje się w Watykanie. Nie będę za bardzo odczytywał znaków czasu, z których by wynikało, że kończy się świat. My po prostu żyjmy w łasce uświęcającej, o czym też będę wielokrotnie starał się mówić, bo uważam to za trzon jakby w ogóle też i rozwoju osobistego i analizy rzeczywistości. Zatem, okej, okay. czasami nast następuje taki moment, że warto już chyba skończyć, i zaczynam podejrzewać, że może to jest właśnie ten moment. Tak. Chciałbym powiedzieć tak: jeżeli to, co tutaj dzisiaj powiedziałem, ma dla Ciebie sens, to daj proszę łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli interesują Cię te treści, o których tutaj wspominałem, że będę jakby się wokół nich krążył: kościół, rozwój osobisty, socjotechnika, męskość, kobiecość, wychowanie młodzieży, wychowanie dzieci. To zapraszam do subskrypcji. Jeżeli chciałbyś wesprzeć rozwój mojego kanału, to bardzo proszę. Możesz to zrobić. Nie będę ci stawał na przeszkodzie. Na kilka sposobów, o których napisałem pod filmem. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku wierzący i jeszcze niewierzący. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.